Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj jestem na torze w Portimão, w miejscu, które myślę, że jest doskonale znane miłośnikom sportów motorowych. Na tym torze gości zresztą czasem Formuła 1. I na co dzień tor oczywiście nie stoi pusty, ścigają się tu non-stop równie ekscytujące bolidy, ale ja dzisiaj przyjrzę się jednemu z nich, startującemu w wyścigach długodystansowych i należącemu do polskiego zespołu Inter Europol Competition. Będą ciekawi goście. Zapraszam. Barwy Inter Europol Competition widzieliśmy w tym roku w dwóch największych cyklach, w Mistrzostwach Świata oraz Mistrzostwach Europy, tych samych, w których generalkę wygrał zespół Roberta Kubicy. I przyznam się bez bicia, że kiedy na swoim Facebooku podsumowałem wyniki ostatniego Le Mans, to powiedziałem, napisałem tylko o Kubicy i nie wspomniałem ani słowem o tym właśnie zespole, w którego boksie za chwilę będę. Dopiero jeden z waszych komentarzy sprawił, że uświadomiłem sobie w ogóle ten błąd i oczywiście dodałem później, że polski zespół wylądował też na piątym miejscu, że to jest wspaniały sukces. A dlaczego teraz o tym wspominam? Bo wczoraj wieczorem ja już tu byłem i rozmawiałem z Aleksandrem, koordynatorem tego zespołu i właśnie powiedział mi, przez wiele lat całą swoją uwagę skupialiśmy na tym, aby nasze auto były coraz szybsze. W ogóle nie dbaliśmy o rozgłos. I w efekcie, wiesz co, w Polsce mało kto nas zna. Wtedy odważyłem się i powiedziałem, no że w sumie to ja też nie bardzo. I wiecie co? Nie dostałem z misia. Super! Jeśli jesteście na podobnym etapie, to oto rys historyczny w pigułce, bo jest naprawdę ciekawie. Zespół ma wyścigowy przydomek turbopiekarzy, ponieważ właścicielem zespołu i ojcem kierowcy zespołu jest Wojciech Śmiechowski, właściciel piekarni Inter Europol, która pieczy dla 30 krajów, m.in. dla hoteli, linii lotniczych, stacji paliw, więc upiekli sobie taki właśnie zespół. Co dalej w tym filmie? Za chwilę wchodzę do środka, wjeżdżam i porozmawiam w boksie z trzema osobami. Z kierowcą zespołu, z Mateuszem. Opowiem wam o tym, jak oni to robią, że samochód przez 24 godziny pracuje na najwyższych obrotach i wciąż dojeżdża do mety. Porozmawiam też z Krzysztofem Chłopczycem, który będzie tutaj dzisiaj i będzie też tym bolidem jeździł. I wreszcie na koniec zapytam też Aleksandra, koordynatora zespołu, o plany zespołu na przyszłość. Zapraszam. Trafiłem akurat na poranne zamieszanie związane z przygotowaniem bolidu do startu, ale Mateusza udało mi się złapać bardzo szybko, przed 9:00, zanim na torze zrobiło się bardzo głośno. Oto 4-minutowy skrót naszej rozmowy. Mateusz, konstrukcje, które startują w wyścigach długodystansowych, są w Polsce relatywnie mało znane. Jakie najważniejsze fakty każdy z fanów sportów motorowych powinien sobie o nich zapamiętać? Myślę na pewno to, że te maszyny biorą mimo wszystko udział w najtrudniejszych wyścigach na całym świecie. Są bardzo wytrzymałe. W Formule 1 te silniki są bardziej wyżyłowane. Tutaj te silniki są tak przemyślane, żeby wytrzymywały jak największe obciążenie przez wiele godzin. Jest 20 minut przed startem jazd na tym torze. Co wy właściwie robicie tak z rana? Jakbyśmy tak obeszli samochód i żeby się powiedział, co tam się właściwie dzieje? Idziemy? No jasne, możemy. Mechanicy tutaj sprawdzają zawieszenie, płyn hamulcowy, wszystko jest doglądywane, czy jest dokręcone, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Jeszcze inżynier sprawdza, jaka jest pogoda i ustala jakiś pomysł na setup właśnie na pierwszy wyjazd. Tutaj właśnie przy hamulcach jest ścierane, także generalnie wszystko musi być dopatrzone i dopięte na ostatni guzik. Co masz w środku tutaj? To jest indywidualne? Tak, to jest indywidualne. Robione... Wyciskane pupą. Tak, dokładnie tak. Tutaj mamy różne przyciski, wszystko jest pięknie opisane. Tutaj mamy pit limiter, czyli jeżeli zjeżdżamy do pitu, tak, to ograniczenie prędkości wtedy automatycznie nam się narzuca 60 km na godzinę. Tutaj page, czyli przerzucamy sobie na tym wyświetlaczu, który akurat teraz nie działa, strony po prostu, bo mamy ich tam różne i możemy różne jakieś parametry samochodu sobie sprawdzać. Jest Tetris? Nie ma.
Ale miałem kiedyś tak w kartingu, że na wyświetlaczu normalnie miałem Pac-Mana, mogłem sobie grać przed wyścigiem. Tutaj mamy jeszcze pokrętła, tak? Czyli tutaj kontrolę trakcji możemy sobie zmienić od najmocniejszej do po prostu wyłączonej. Tutaj jest wejście na picie i tutaj znajduje się butla i sobie tutaj wężykiem idzie, podpinamy się pod kask i możemy generalnie pić. Tutaj gdzieś... Popijać można co chcesz, czy jest jakiś regulaminowy rodzaj napojów? No. Raczej preferujemy wodę, ale kto wie, co tam sobie każdy wlewa, tak? Według uznania tak naprawdę. Jednostka napędowa, jaka tutaj się znajduje, no to jest generalnie silnik V8, wolnosący, z Nissana Patrola. O proszę. Tak, także taka ciekawostka w sumie. On tam jest przerobiony troszeczkę przez Nismo, zresztą jest nawet znaczek Nismo, żeby nie było, że tutaj jakaś ściema jest. 430 koni. Cały prototyp waży 950 kg, przepraszam. Ten akurat samochód tutaj mniej więcej jakoś 270, myślę, że może nawet troszeczkę więcej jest w stanie wyciągnąć. Jakie jest zużycie paliwa w tym samochodzie? Muszę zapytać. U nas się to też przelicza w kilogramach zazwyczaj, tak? Czyli ile kilogramów paliwa wlaliśmy, a nie ile litrów zazwyczaj. Z tego co pamiętam, to wczoraj mi pokazało 2,6 litra na okrążenie. Nie oceniam, przyjmujemy liczbę, tak. I idziemy na zewnątrz, bo to jest za głośno. Dokładnie. Nie tylko samochody muszą wytrzymać też kierowcy. Tak. Jak sobie radzicie? No generalnie musimy to odsypiać, być bardzo dobrze przygotowani mentalnie, fizycznie, dobrze się odżywiać generalnie. Opony też jakby są bardzo ważnym aspektem, przygotowanie ich, rozgrzanie ich. Tutaj generalnie znajdują się takie boksy, można powiedzieć. Są tutaj przechowywane, rozgrzewane do odpowiednich temperatur. O właśnie, nie wiem, czy tam widać cokolwiek. Tutaj mamy idealne porównanie 1:1. Zjechana opona i mimo wszystko nowiutka. Nowa opona bardzo dużo gripu nam oferuje. To samo naprawdę jedzie się zupełnie inaczej. Już sam slick oferuje nam dużo więcej niż taka normalna opona. No a nowy slick to już w ogóle kosmos jakiś. W międzyczasie dojechał Krzysztof, który po zapoznaniu się z torem i rozmowie z zespołem zajął miejsce w bolidzie. Nawiasem mówiąc, niewiele mu brakuje do 2 metrów, więc ciekaw sam byłem, jak sobie poradzi w tym ciasnym pudełku. I wygląda na to, że udało się całkiem nieźle. Krzysztof, jesteś gwiazdą rajdową i ostatnio widziany w cross country części. Co robisz na torze? Przyjechałem pojeździć, bo tak chyba to określę, bo dalekie to jest od testów, samochodem LMP3, świetny polski zespół Europol, który myślę, że jest takim zespołem w Polsce, jeżeli chodzi o wyścigi, naprawdę najbardziej performance. No i miałem taką okazję, żeby teraz trochę ciepła zobaczyć, jak to wygląda w zupełnie innym anturażu, bo przyczepny asfalt, niesamowicie przyczepna opona, downforce, te wszystkie rzeczy, które w rajdach no zdecydowanie, szczególnie cross country, nie występują. Także kompletnie inny świat, ale cieszę się bardzo, bo to jest dla mnie nowe doświadczenie. Mam świadomość, jaka to jest zupełnie inna filozofia, gdzie im szybciej, tym większa przyczepność. To jest niesamowite, trzeba się przełamać w głowie. Te wszystkie nawroty, gdzie ja próbuję dojść, jakoś ustawić, to w ogóle nie wchodzi w grę, trzeba po prostu bardzo miękko, płynnie. Za wcześnie naciskam gaz, jadę bokiem, a tu się nie jeździ bokiem. Także mnóstwo błędów robię, ale ogromne dla mnie doświadczenie i cieszę się bardzo i dziękuję za to zaproszenie. Czyli można by powiedzieć, że trzeba uwierzyć w nieśmiertelność na każdym zakręcie i docisnąć zamiast... Tak, trzeba w zasadzie mieć świadomość, że na szybkich łukach tak bardzo pojawia się docisk, że ta umiejętność odróżniania przyczepności mechanicznej z opony przestaje mieć znaczenie, bo nagle ten samochód no, kompletnie inną prędkością jedzie już poza Twoim odbiorem opony. Przecież wiem, że mam świetne opony, bo myślą mnie, trzymają, znam tą oponę w różnych warunkach. Także z tym downforce'em, kiedy wchodzę w szybki łuk, no po prostu trzeba uwierzyć, że da się to przejechać o wiele szybciej niż Twoja wyobraźnia działa.
To trzeba przełamać, to trzeba pewnie sporo pojeździć. Czy możesz teraz powiedzieć, że jeździłeś wszystkim, bo LMP3 to twój debiut, prawda? Tak, LMP3 to mój debiut, no to już jest taka prawdziwa wyścigówka, zupełnie inna pozycja, siedzisz trochę leżąco, łączność, no ktoś ci przez radio mówi tutaj szybciej, tutaj wolniej, no to jest to coś, co jest dla mnie trochę nowością, ale nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz to powtórzę, że to jest wyjątkowe dla mnie przeżycie i świat wyścigów nie jest łatwy, to mogę śmiało powiedzieć. Ja tutaj wyciągnę wam telefon, żeby zacytować pierwszy z komentarzy, który się pojawił pod naszym wspólnym zdjęciem. Hołek w długo dystansowych z Europolem, ale to byłby czat. Skomentujesz to? No, tak, no, znaczy przyznam się szczerze, że jeżeli miałbym coś robić, to chciałbym to robić dobrze i najpierw muszę się nauczyć, najpierw przyjechać na prawdziwe testy, no bo tu jest to raczej jako przejażdżka i jak zrobię nawet 20 kółek, bo pewnie tyle będzie, to dalej to jest takie poczucie, że już coś trochę wiem. Teraz mi się trzeba z tym przespać, przemyśleć, pogadać z inżynierem, co można zrobić. Nie jest to łatwe, ale jeszcze raz to powtórzę, to jest duże przeżycie, świetny zespół, jak obserwuję, jaka jest organizacja, jak to wszystko działa, zespół na światowym poziomie. Krzysztof, dziękuję za rozmowę i sukcesów w przyszłym roku. Dzięki. A kiedy Krzysztof dzielił się w boksach wrażeniami z przyjażdżki, ja zapytałem koordynatora zespołu o plany na przyszłość. Jakie macie oczekiwanie od kolejnego sezonu? Jeśli chodzi o kolejny sezon, szykujemy się bardzo mocno do niego. Testy właściwie do sezonu następnego zaczęły się już tu. Tu w Portugalii dużo testujemy kierowców, ustawień samochodu. Też przygotowania zespołu, ale głównym naszym wyzwaniem jest kolejny sezon w Mistrzostwach Świata. Będzie to duże wyzwanie. W pierwszym sezonie udowodniliśmy, że jesteśmy mocni, że zespół, który jest prywatnym zespołem, wcale nie tak bogatym zapleczem jak inni nasi konkurenci z zapleczem od McLarena albo innych znanych marek, możemy z nimi walczyć jak równy z równym. Pokazaliśmy to nieraz, zajmując w debiutanckim sezonie 5. miejsce w Mistrzostwach Świata, kończąc też wyścig 24 Le Mans na 5. miejscu. Jeżeli jeszcze mocniej będziemy próbować, myślę, że jest jeszcze większa szansa, że staniemy na podium. Zespół, który szykujemy na przyszły rok, będzie bardzo mocny, łącznie z kierowcami Formuły 1, także myślę, że to jest coś ciekawego, co może zainteresować i fanów, i przede wszystkim dać nam najlepsze osiągi dla zespołu. Tutaj nie przyjechaliście na konkretne wyścigi, tylko na testy. Czego oczekujecie po tych testach? Zgadza się. Tutaj 4 dni od rana do wieczora jeździmy. Testujemy przede wszystkim kierowców. Kierowców, którzy już z nami jeździli wcześniej, jak i nowych kierowców, którzy chcieliby zacząć w naszym zespole współpracę. Prawda jest taka, że wybieramy najlepszych, bo każdy z nas walczy o zwycięstwo i to jest naszym celem. Naszym celem na przyszły rok i naszym celem zawsze było walka o zwycięstwo, nie o dojazd do mety. Także staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania, staramy się też znaleźć najlepsze kombinacje ustawień auta. To jest bardzo ważna rzecz. Mamy tu akurat różne warunki pogodowe, bo i pada, i jest słońce, i przesycha, i zaczyna kropić, także też dla inżynierów duże wyzwanie. Myślę, że sobie dadzą spokojnie z tym radę. Mamy świetnych inżynierów, świetny zespół. Wszystko po prostu musi być w wyścigach motorsportowych doszlifowane na najwyższy poziom, żeby osiągnąć najwyższy cel. Dziękuję i życzę powodzenia. Dziękujemy bardzo. Moi drodzy, jak widzicie, dobre wyniki w najbardziej prestiżowych seriach nie biorą się znikąd. Są niesamowite emocje, sami słyszycie, muszę tu krzyczeć, ale jest też ciężka praca i to przez cały rok, tak jak dzisiaj tutaj w Portimao. Kierowcy jeszcze lepiej poznają auta i opony. Technicy sprawdzają maszyny w boju, znajdują jeszcze lepsze ustawienia. A goście, w tym utytułowani, mogą zobaczyć zespół z bliska, nawet no, jeśli się jest Krzysztofem Chłopczycem, złapać za ster. Nam pozostaje przyglądać się i podziwiać, jak bardzo dużo pracy stoi za każdym wystrzelonym z podium korkiem od szampana. Chciałem też nagrać parę ujęć z drona, ale ledwo go wystartowałem. Ktoś akurat wyleciał z toru i wszystkie treningi zostały wstrzymane, więc możemy podziwiać przynajmniej panoramy wokół toru. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!